Witam w imieniu zarządu klubu wszystkich kibiców na meczu 13 kolejki grupy trzeciej wrocławskiej klasy B pomiędzy Ludowym Zespołem Sportowym Sokół Kaszowa a drużyną Piorun Koniowo z gminy Drzewica. Kaszowo strzelcem bramki Damian Smok, piąta bramka w tym sezonie w trzecim meczu. Sokół Kaszowo 1, Piorun Koniowo 0. I 38 minuta spotkania, 2-0 dla Sokoła Kaszowo, strzelcem bramki Krystian Bielak podawał Kamil Szewczyk, Sokół Kaszowo 2, Piorun Koniowo 0. I 43 minuta spotkania, trzecią bramkę dla Sokoła Kaszowo strzelił Krystian Wawrzyniak, numer 20. Sokół Kaszowo, Piorun Koniowo 0.
Mamy 85. minutę spotkania. Bramkę na 3-1 dla Pioruna Koniowa strzelił Mateusz Wójcikowski. Sokół Kaszowo 3, Piorun Koniowo 1. W meczu sędzia spotkania pan Marek Masiewicz zakończył dzisiejsze spotkanie. Sokół Kaszowo wygrał z Piorunem Koniowo i znowu cenne 3 punkty. Jest ostatni mecz Sokoła Kaszowo w tym roku. Nasza drużyna zakończyła rundę jesienną na 3. miejscu ze stratą 4 punktów do liderów. Co ja mam powiedzieć, to ja powiem. No wybierz coś. Zależy, ile mi zapłacisz. Bądź kreatywny. Co? Soku wygram! Soku! O, zawodnik MVP Norbert R. Bez nazwy. RODO! Nie nagrywa. Tam był karny!